Witam wszystkich. Ostatnia kuracja, można powiedzieć, tego roku. Powiem, jak to wygląda w hodowli, tak na szybkiego. Puściłem część gołąbków pary na parowanie próbne, żeby po prostu tam pobudzić nich delikatnie. No i przyuczyć nich do niektórych, do nowych cel. Dzisiaj rozłączyłem i dzisiaj zaczynam 7-dniową, nawet nie, 8-dniową, przepraszam, 8-dniową kurację bardzo dobrym środkiem S-Oxine Fur. Co to jest i jak to się stosuje, powiem tak szczerze. Każdy szuka na rynku czegoś konkretnego, żeby oczyścić swoje gołębie. Ja przykładowo mam dwa środki takie konkretne. Jedno Bytrail, sprowadzane z Niemiec. Ten prawdopodobnie jest to chyba z Belgii, sprowadzany przez mojego kolegę. Ten środek tak samo działa jak i Bytrail. Jest na gronkowce, paciorkowce, salmonelle, paratyfus i wiele, wiele innych chorób. Nie działa tylko na żółty guzek, tak szczerze powiem, jeśli chodzi o gołębie. Jest proste dawkowanie tego. Jest 1 gram na kilogram karmy. Powiem, jak ja to robię. Mam tu odmierzone 3 kilo karmy. Mam taką malutką wagę, którą starowałem i moja miarka jest już wymierzone. O nie, troszeczkę będę musiał dosypać. 2,60. O. Mamy 3 z malutkim hakiem. I tak, wsypuję do takiego małego słoiczka po keczupie. Wlewam do tego wody, pół tego słoiczka, bo na 3 kilo karmy. Zakręcam. Pomieszam. Robi się orężada żółta. Do tej żółtej orężady wsypuję 2 łyżki probiotyku. Dwie łyżeczki, o tak, probiotyku. Probiotyk jest z firmy Złoty Lot. Nowy bardzo środek, ale bardzo dobry. On się bardzo rozpuszcza dobrze też w wodzie. Dosypuję, mieszam, robi się żółta, ale już taka, jak to się mówi, mleczna orężada. To wszystko wlewam na te 3 kilo karmy. To jest bardzo fajnie się nawilża i zostawiam tą karmę. Tu jest tak, żeby zostawić to chociaż na godzinkę. Oczywiście ja to co dzisiaj umieszałem, teraz już jest wieczór, rano dostaną te. W automacie jest lekarstwo z probiotykiem w karmę wchłonięte. Do wody można w tym samym czasie, drodzy koledzy, podawać Medimico na grzyba. Medimico na grzyba. Także ostatnia kuracja moja jest S-Oxine, probiotyczek i te. Po tym gołąbki rozpłodowe jeszcze będą miały lepiej odbudowaną florę bakteryjną. Odpoczynę 2 tygodnie i puszczę w parę gdzieś tam w styczniu w boksach, gołębie i w sektorach. A gołębie lotowe w tym czasie pojadą na wystawę ogólnopolską. Gdy wrócą gołębie z wystawy ogólnopolskiej, zostaną, bo gołąbki oczywiście zaznaczam, że już są wszystkie zaszczepione i odrobaczone. Gołąbki wtedy dostaną gdzieś pod koniec stycznia, dostaną albo w połowie lutego dostaną jeszcze kurację Bytrailem, ale tylko lotowe. I 8 marca puszczam w pary. Zniosą jajka, zaczynamy obloty konkretnie koło domu. Później będą wywózki. Jajka oczywiście będą do odsprzedania po wszystkich najlepszych hodowcach. Także drodzy hodowcy, prosto, a pewnie. Pozdrawiam, dobry lot.